Tymczasem świerszcz smutną piosenkę śpiewa tobie. I gdzie dzierzgnięte w kamieniu widniały krużganki, dzisiaj lotne jaskółki występują w szranki. Bluszcze stuliły listki w ponurej żałobie i milczeniem uległe chlebodajne role. I dziś lepszych czasów wygląda Podole. Tak jeszcze 200 lat temu pisał Jan Urcyn Niemcewicz. I tyle tylko właśnie ostało się po niegdysiejszych zamkach, fortecach i twierdzach Rzeczypospolitej, które do dziś wciąż jeszcze są świadectwem historii ziemi, nękanej niezliczonymi wojnami, bitwami i najazdami, deptanej kopytami tatarskich bachmatów, zroszonej krwią cylistryjskich Turków, karawaszów wołoskich, a nade wszystko bratnią lacką i ruską. Kres wciąż jeszcze zwierciadło dawnej i dumnej polskiej historii. Pamiętnika Hanny Mortkowicz-Olczakowej, wycieczka na Kresy. Z Zaleszczyk ruszyliśmy na wschód, wspinając się serpentyną w górę i spoglądając na rozciągające się pod nami jar Dniestru. Mijamy jakieś wsie i wjeżdżamy powoli na koniec cypla, po którego północno-wschodniej stronie ciągnie się granica bolszewicka wzdłuż rzeki Zbrucz, a po południowej rumuńska, którą stanowi Dniestr. Na lewo wznoszą się za Zbruczem duże pola kołchozów bolszewickich wzdłuż granicy starannie uprawionych. Spoglądam na bolszewicką stronę i nagle szańce starożytne stają mi się dziwnie bliskie i żywotne. W tym miejscu Zbrucz wpada do Dniestru. I tutaj w okresie międzywojennym była granica trzech państw. Polski, Rumunii i Związku Radzieckiego. I jak głosi legenda, którą tutaj warto przywołać, kur, który piał w tym miejscu, budził obywateli tych trzech państw. Chocim, miasto i twierdza, mimo że leży niedaleko Kamieńca, jest już na Bukowinie i blisko Mołdawii. Budowano go na skalistym wzgórzu nad Dniestrem. Od początku istnienia, a więc od X wieku, miał chronić szlaki handlowe oraz przeprawy przez Dniestr. W jeden z najważniejszych bastionów obronnych dawnej Rusi Kijowskiej, później państwa mołdawskiego, a od XV wieku był lennem Królestwa Polskiego. Wszystkie te nacje, które przebywały tu przez jakiś czas, rozbudowały tą twierdzę, tworzyły nowe bastiony. Ona się zmieniała i dzisiaj ten malowniczy jej kształt jest właściwie dziełem wielu nacji. Chocim jako twierdza obronna wpisał się bardzo wyraziście w historię wielu narodów. Rusinów, Kozaków, Tatarów, Turków, Mołdawian, Rumunów, Rosjan. Wpisał się też bardzo mocno w historię Polski, szczególnie w XVII wieku, kiedy rozegrano tutaj dwie bardzo słynne bitwy. Pierwsza miała miejsce w 1621 roku
i dowodził w niej hetman Jan Karol Chodkiewicz. Druga miała miejsce w roku 1673. Piękne zwycięstwo odniósł wówczas Jan Sobieski. I to zwycięstwo utorowało mu drogę do polskiej korony. Pierwsza z tych słynnych bitew, rozegrana w 1621 roku, miała wielką dramaturgię. Po klęsce pod Cecorą Polacy, chcąc zaryglować możliwość wejścia Turków w głąb Rzeczpospolitej, zamknęli się w obozie w Chocimiu. Było 35 tysięcy rycerzy polskich i litewskich i 35 tysięcy kozaków pod dowództwem Sachajdacznego. Całością dowodził hetman Jan Karol Chodkiewicz. Do Chocimia podeszła armia turecka, która liczyła około 200 tysięcy. Było wiele szturmów. Kiedy jeden z wysłanników poinformował Chodkiewicza, że idzie nieprzeliczona armia turecka, ten popatrzył na swoją szablę i powiedział: ta szabla ich policzy. Oblężenie trwało miesiąc. W trakcie tego oblężenia zmarł niespodziewanie Jan Karol Chodkiewicz. I kiedy już Polakom brakowało amunicji, doszło do zawarcia traktatu, w których polska strona zobowiązała się, że będzie ostrzegać kozaków przed atakami na Turcję, a Turcy zobowiązali się, że Tatarzy nie będą robić wypraw na Polskę. Legenda głosi, że w momencie zawierania traktatu Polacy mieli tylko jeszcze jedną beczkę prochu. Chodkiewicz to wielki hetman litewski, wojewoda wileński, tłumiciel powstań kozackich. To on odniósł znakomite zwycięstwo w 1605 roku pod Kirchholmem ze Szwedami. To on uczestniczył w wyprawie na Moskwę i to on torował drogę królewiczowi Władysławowi na tron moskiewski. Jako człowiek wzbudzał jednak wielkie kontrowersje. Bywał w reakcjach gwałtowny, reagował bardzo emocjonalnie, potrafił być opryskliwy i nieustępliwy. Wrogowie nazywali go Belzebubem, ale zapładniał wyobraźnię poetów, którzy otaczali go szczególną atencję, zwłaszcza tacy poeci jak Sarbiewski i Potocki. Obronie twierdzy chocimskiej, którą dowodził hetman Jan Karol Chodkiewicz, poświęcił słynny poemat Wojna Chocimska Wacław Potocki. Widzi dobrze Chodkiewicz, na co Turczyn godzi, więc w pole sześć husarskich chorągwi wywodzi, kiedy i sam w tysiącu swojego wyboru czołem do kozackiego obróci taboru, a oraz i lisowskie szańcu rusze roty, tak stał w miejscu czekając marsowej roboty. Nie pomoże Mahomet i carska powaga, gdy śmierć chwyta za gardło, gdy się serce strwaga, żadne względy nie idą, jeden strach ma oczy, jak znowu krwią pogaństwo pole uposoczy. Bo naszy i kozacy, co im staje siły, sieką, kolą, strzelają bojaźliwe tyły, targa włosy na głowie, gryzie sobie palce zjadły Osman, żurzy się na swoje ospalce, już nie wierzy, żeby był Mahomet na niebie i swych, i nieprzyjaciół, i znowu klinie siebie. Hetman Jan Karol Chodkiewicz, tak ściśle związany z Chocimiem, bo tu zmarły, pochowany w Kamieńcu Podolskim. Jeden z najwybitniejszych dowódców w dziejach polskiego oręża. Lecz jak to często bywa, triumf, powodzenie i sława często wielu miewają ojców. I tak właśnie po 300 z górą latach, gdy czas pogrzebał pamięć potomnych, dzisiejsi przewodnicy po twierdzy
już komu innemu skłonni są przypisywać autorstwo chocimskiej Wiktorii. Osman II do ścian chotyńskiej fortecy przyciągnął swoje... Osman II pod chotyńską twierdzę sprowadził 250-tysięczne wojsko. Pomagał mu krymski chan Girej na czele 50-tysięcznej armii. We wrześniu 1621 roku przybyły główne siły tureckie. Walki rozpoczęły się atakiem Janczarów na kozaków. Hetman sahajdaczny Piotr Konaszewicz był przygotowany do oblężenia. Miał zgromadzone zapasy. Kozacy, atamani i polskie wojsko mężnie odpierali ataki sił turecko-tatarskich. Osman II zrozumiał, że nie uniknie porażki. Druga ważna bitwa pod Chocimiem, wiążąca się z postacią Jana Sobieskiego, miała miejsce w listopadzie 1673 roku. Armia dowodzona przez Sobieskiego liczyła ponad 30 tysięcy żołnierzy. Hetman postanowił rozbić korpus turecki o podobnej sile. Walka rozpoczęła się 10 listopada. Było przeraźliwie zimno. Szczególnie mroźna noc dała się Turkom mocno we znaki. To sprzyjało Polakom, szczególnie husarii, dobrze i ciepło ubranym. Zziębnięci Turcy nie mieli w tych warunkach szans. Jazda polska odcięła im nawet odwrót. Klęska Turków była kompletna. Tylko 4000 Turków przeżyło. To po tej bitwie najsłynniejszy polski XVII-wieczny dziejopis Wespazjan Kochowski napisał: zwycięstwo chocimskie większe niżli rzymskie. Kochowski tworzył legendę tej bitwy, a Sobieskiego kreował na miarę rzymskiego herosa. Nieodłącznym przedmurzem i strażnicą chocimskiej twierdzy, niejako wartownikiem strzegącym jej spokoju, były od lat okopy Świętej Trójcy, osady ledwie o 8 kilometrów oddalonej od Chocimia. W widłach tych sławnych dwóch rzek, Zbrucza i Dniestru, umieszczono twierdzę o nazwie Okopy Świętej Trójcy. Powstała pod koniec XVII wieku, gdy kamieniec był w rękach tureckich. Jej głównym zadaniem było blokować zajmujących kamieniec Turków, zabierać prowiant dostarczany Turkom, nękać opuszczające kamieniec oddziały tureckie, uniemożliwiać komunikację. Na bramie obronnej, zwanej Lwowską, zachowała się oryginalna tablica informująca, że twierdzę okopy Świętej Trójcy wymyślił i budował wielki hetman Stanisław Jabłonowski, że było to za czasów panowania króla Jana III Sobieskiego, a pracami budowlanymi według projektów Tylmana z Gameren kierował Marcin Kącki, wojewoda kijowski, generał artylerii. Kamieniec był w rękach tureckich 27 lat i przez tyle lat twierdza w okopach Świętej Trójcy miała ogromne znaczenie w dziejach Polski. Była traktowana jako główny bastion chrześcijańskiego przedmurza. Król Jan III Sobieski co tydzień otrzymywał stąd informacje o ruchach nieprzyjaciela. Do historii Polski okopy Świętej Trójcy weszły na krótko ponownie w okresie Konfederacji Barskiej. Tu bowiem z 320 konfederatami schronił się Kazimierz Puławski. Twierdza dawała szansę skutecznej obrony. Atakowało ich 3000 Rosjan z generałem Ismailowem. W końcu obrońcy ulegli. Ci, którzy byli
pobliskim kościółku. Wszyscy zginęli. Natomiast mały oddział z Kazimierzem Puławskim przebił się przez atakujących Rosjan i dzięki brawurowej ucieczce stromymi brzegami Dniestru zbiegł i trafił później do Ameryki. Tu, w okopach Świętej Trójcy, umieścił akcję swego słynnego, romantycznego dramatu Nieboska Komedia Wieszcz Zygmunt Krasiński. Może dlatego wybrał okopy Świętej Trójcy, bo tu spędził 7 lat swego dzieciństwa w pobliskich Dunajowcach. Tragiczna historia tego kościoła, w której zginęli kontraci barscy z rąk rosyjskich, powtórzyła się 108 lat później, w 1944 roku, kiedy ludność miejscowa schroniła się tutaj przed atakującymi oddziałami ukraińskiej powstańczej armii. Tu czekali na swoje wybawienie, tu modlili się. Niestety wszyscy zginęli z rąk UPA. Tak oto historia, zatoczywszy w tym miejscu pętlę czasu, opasującą z górą 3 wieki, znów mimochodem przypomniała o kainowym znamieniu, którym naznaczona jest ta wspólna ziemia 2 bratnich narodów. Tyle, że już dziś te maki, w odróżnieniu do tych na Monte Cassino, czerwieńsze już będą tylko dlatego, że urodziła je czarowna, płodna, jak żadna inna gleba na świecie, podolska ziemia.